Witam, Adam Kopić, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam VBA, odcinek 24. Jak policzyć liczbę w arkuszy w pliku? Tak, dostałem takie zapytania od kolegi, czy w Excelu da się łatwo, szybko policzyć arkusze w pliku. No to, co mi przyszło pierwsze do głowy, to VBA, więc Alt F11. Tak, przechodzimy do edytora VBA. Tak, odnajdujemy sobie nasz plik. Klikamy prawym przyciskiem i wstawiamy sobie moduł, gdzie napiszemy nasz kod, naszą procedurę prościutką. I to jest właśnie to policzenie arkuszy, jest takim prostym przykładem na wykorzystanie pętli for each. Czyli najpierw tworzymy sobie procedurę, a napiszemy sobie zlicz arkusze, niech się tak nazywa. No i jeżeli ja mam option explicit, opcję włączoną, to muszę sobie deklarować wszystkie zmienne, więc sobie zadeklarujemy dim arkusz as worksheet, czyli pojedynczy arkusz w Excelu. Tak, do założenia interesują nas tylko właśnie arkusze i sobie zadeklarujemy jeszcze zmienne. I w przypadku arkuszy musimy pamiętać, że jest możliwość, że pewne arkusze będą ukryte. Dlatego stworzymy sobie dwie zmienną i as integer, raczej nie powinno być więcej niż 32 tysiące arkuszy i jeszcze h as integer, czyli te ukryte. Będziemy sobie zliczać wszystkie i ukryte arkusze. No i teraz możemy sobie zacząć pętlę for each, czyli o, jedna literka mi się zjadła, for each arkusz, czyli nasza zmienna arkusz posłuży jako taki pojedynczy arkusz, który będziemy przeskakiwać in, tak, kolekcji, tak, musimy znaleźć kolekcję worksheets, tak, założenia interesują nas wszystkie tutaj te standardowe arkusze w pliku. No i tu mamy zrobić sobie taką pętelkę, ja zawsze pętelkę od razu zamykam, czyli next arkusz sobie piszemy, żebyśmy wiedzieli, że to jest od tej pętelki. I co w pętelce? Jeśli chcielibyśmy zliczyć tylko ilość arkuszy, to po prostu robimy sobie i równa się i plus 1. I w ten sposób zliczymy wszystkie arkusze, a na koniec po prostu możemy napisać message box. Tak, i napiszemy jakieś większe zdanie. Wszystkich arkuszy jest. Tak. A tak, kropkę spacja i łączymy z naszą zmienną i. Ale my, tak, chcielibyśmy też wiedzieć, czy tam czasem nie ma jakichś ukrytych arkuszy, tak? Czy po to tworzyliśmy sobie zmienną h. Przy niej musimy tak dołożyć jakiś parametr sprawdzający, czy nasz arkusz ten konkretny jest ukryty, czy nie. Więc musimy sprawdzić nasz ten kolejny arkusz, jak przechodzimy po całej kolekcji wszystkich arkuszy w pliku, czyli arkusz i każdy arkusz, tak, ma niezmienną właściwość, visible, czyli czy jest widoczny, czy nie. I nas właśnie interesuje sprawdzenie tej właściwości, czyli if arkusz visible nas interesuje false, czyli napiszemy sobie tutaj uważnie o false, o dokładnie nas interesuje is hidden, tak? Czyli jest ukryty. I jeśli jest ukryty, ten nasze h równa się h plus 1. Tak, i nie musimy sobie wcześniej przypisywać ani wartości do zmiennej i ani h, ponieważ tak jak deklarujemy integery, to one domyślnie zaczynają od 0. Czyli więc tu wszystkie nasze kroki powinny być prawidłowo zrobione. Tak nas interesuje tutaj, tak. Ważne tutaj było, on przy tym równa się, pokażę się jeszcze raz, są trzy typy ukrycia, tak, ale z założenia, jak ktoś pracuje na zwykłym arkuszu, tak, nie korzystając z VBA, to ma do dyspozycji tylko tą opcję hidden albo visible, czyli arkusz jest albo widoczny, albo niewidoczny, tak, nie ma tej opcji very hidden, czyli bardzo ukrytego arkusza, który nie jest dostępny od strony Excela, pracując w Excel. Czyli jeszcze sobie dopiszemy, że mamy to i, wszystkich arkuszy jest no i, a, tak, a tylko że zanim a, no to potrzebujemy new line, VB, tak inaczej się ta stała nazwa, VB new line.
i wtedy dopiero łączymy z A ukrytych jest ampersand i H. Tu dwukropek i wszystko powinno być OK. To możemy odpalić nasze makro, naszą procedurę klawiszem F5. No i wszystkich arkuszy mam w moim pliku 5, a ukrytych jest 1. Takie proste makro, żeby obliczyć właśnie liczbę arkuszy. Tak nam, jakbyśmy chcieli tylko policzyć to, wszystkie to nawet prościej niż jeśli uwzględniamy, tak interesuje nas, czy czasem tam ktoś nie ukrył arkuszy. Ile jest tych ukrytych, też może być dla nas czasami istotne.